Zegar Gustav Becker. Oczywiście przedwojenny, ma ponad 100 lat. Ślązak. Stan idealny, można powiedzieć. Jest na chodzie, cały czas chodzi. Od ponad 100 lat to wahadło się tak kołysze. Przepiękne zdobienia, misterna praca, ręczna oczywiście. Tarcza porcelanowa, stan idealny. Bardzo rzadko spotykane wahadło z brązu z głową kobiety. Piękny gong, tajemniczy taki. On tam jest trochę może wytłumiony, żeby tak nie hałasował w domu. Wskazówki ładnie też się prezentują. Gustav Becker, Ślązak. Zegar po niemiecki Juthans. Przedwojenny, ma ponad 100 lat. Stan naprawdę idealny. Pięknie zdobiony, w oryginale wszystko jest. Nic nie brakuje w tym zegarze. Tu na dole mamy brodę. I też tutaj ładnie jest wszystko wykończone. Skomponowane jak na Juthansa, naprawdę wyjątkowo ładnie zdobiony zegar. Porcelanowa przepiękna tarcza. I wahadło, również porcelana tutaj, soczewkowe tak zwane. Zaraz może posłuchamy, jak on dzwoni. Tajemniczy, miły dla ucha dźwięk. I tak od ponad 100 lat to wahadło się kołysze. Tutaj jeszcze jest taka skala, żeby to ustawić, że on równo chodzi w lewo i w prawo. I gdzie jest środek też. Pięknie zdobi ścianę, zegar ścienny, Juthans. Zegarek, jeśli to można nazwać zegarkiem, bo to jest zegar ścienny znanej firmy Gustav Becker, niemieckiej, z 1918 roku, czyli ma 105 lat, a jak widać jest stan przepiękny. Porcelanowa tarcza. I tutaj przepiękne śrubowe wykończenia, takie warkocze z prawej i lewej strony, ręczna praca. Artystyczna. I też jest na dole broda. Nie no, rewelacja. Taki odgłos zegara w domu to jest cudo. Gustav Becker. Bardzo znana niemiecka firma. Bardzo bogato zdobiony zegar. Zegar kominkowy. Tak zwany Francuz.
z racji tego, że jest wykonany też i we Francji. Jak widać, jest nakręcany zarówno na dzwonienie, jak i na chodzenie. W związku z tym zaraz posłuchamy, jak on się w ogóle odzywa. Jeszcze zanim może to pokażę, może jak jest dokładnie, misternie wykonane zdobienie. Jest bardzo precyzyjnie. Paznokcie nawet widać u kobiety. Wszystko w oryginale. On tak dosyć szybko dzwoni. Tu jeszcze mogę dodać, że jest tarcza czarna marmurowa, z czarnego marmuru. Tu na dole też jest wstawka marmurowa. Taki gong podobny jak w rowerze. Bardzo maleńki mechanizm. Francuzy się tym charakteryzują. I tu na dole, pod spodem, nie wiem czy to będzie widać, jest wahadło. Ono się teraz zatrzymało. Ono tam jest praktycznie niewidoczne. Z przodu jest niewidoczne, z tyłu jest tylko taki mały dzyndzelek. Tam jest zawieszka. No z tyłu tutaj nic nadzwyczajnego nie ma w tym zegarze. Całe zdobienie i cała ta praca jest pokazana z przodu. Cały ten walor tego zegara. Figura zdobiąca kolejnego Francuza. Ten zegar waży ze 20 kg. Bardzo dokładnie zrobiony. Też jest sprzed I wojny światowej zegar. Tu jest artysta, który go wykonał. Biały marmur. Tarcza porcelanowa, kolorowa, pięknie zdobiona. I tu na dole też jest biały marmur. Francuz. Dosyć duży zegar okazały, kominkowy. Bardzo spokojny gong. Zegar jak na kominkowy jest naprawdę bardzo, bardzo duży. On ma ponad pół metra wysokości. Pokażę, jak jest zdobiona ładnie tarcza. Kwiatuszki takie, różyczki czy coś tam kolorowe. Tu można zobaczyć, jakie ładne jest zdobienie tarczy porcelanowej. Te kolory ponad 100 lat naprawdę są w świetnej kondycji. Gong schowany bardzo głęboko. Wahadło też jest bardzo, bardzo schowane. W takiej jaskini można powiedzieć. Tu jest taki degiel i się zamyka, żeby tam coś nie wpadło. ½ cm ma dokładnie ten zegar. Zegar kominkowy, ale tak naprawdę to zegar kuchenny. Się nazywa kuchniak. Ręcznie zdobiony. Lata 50. Czyli ma około 70 lat. Porcelanowa tarcza. Złożone wskazówki. Widać tutaj w takim okienku wahadło pięknie chodzi. Zobaczymy, jak on bije. Jest to produkcji niemieckiej zegarek. I tu u góry taki nabój jest. Dwa koniki morskie na pokrętle wielkości 50 groszy.
przepięknie zdobiona lampa produkcji francuskiej. 120 lat temu mało kto jeszcze miał prąd w domu, więc taka lampa to było jedyne źródło światła, można powiedzieć. To pokrętło od Brennera. Tu pod spodem jest knot. Tu jest zbiornik na paliwo, na naftę. Bardzo nietypowe wykonanie. Tutaj mamy nogę z fioletowego szkła. Przepiękna lampa francuska, która ma blisko 120 lat. Cała w oryginale, kompletna, niezbita nic. A tutaj mamy przepiękny kredens dębowy. Wyjątkowy, ciężki mebel. To nie jest tak jak dzisiaj zrobiony, nie wiem, z prasowanej tektury starej. Tylko to jest dąb. Zdobiony tutaj w środkowej części czeczotem. Jest to taka narośl na brzozie. Bardzo rzadkie wykonanie. Tutaj na narożnikach są takie ładne ornamenty. I też są wykończenia z czeczotu z dwóch stron. Po środku również mamy piękne zdobienia, ręczne oczywiście, to jest ponad 100 lat temu. Tego nikt nie odlał, żadnego plastiku. I tutaj również mamy czeczot i również są takie ornamenty piękne. Szkła oczywiście są szlifowane. Tutaj widać. A tutaj ciekawostka. Kluczyk do tej szafy jest pozłacany. Bardzo rzadkie wykonanie. To jest oryginalny kluczyk do tego kredensu, do tych drzwiczek. W połowie jest stalowy, a w połowie jest pozłacany. A tutaj mamy porcelanową, pałacową figurę. Jakiś młodzieniec. Trudno powiedzieć, z którego to z roku, ale kiedyś właśnie tak były zdobione pałace. Stały takie dekoracyjne figury z porcelany, wysokość gdzieś około 70 cm. A tu mamy amerykańską, występującą często w westernach, lampę naftową. Jest to zza oceanu przywieziona lampa oryginalna. Bardzo ładna i zabytkowa lampa. W stanie oryginalnym. No w zasadzie idealnym. Trochę podkopcona, bo była raz odpalona czy dwa. A tutaj mamy zegar tak zwany skandynawski. Jest to zegar wykonany z drewna. I jest pozłacany. W komplecie są dwa kinkiety elektryczne. To jest cały jeden komplet. Taki zestaw, można powiedzieć. Nie jest to może jakiś tam kilkusetletni zegar, bo już jest elektryczny, ale ma swój urok. Jest bardzo niespotykany, no bo jest z drewna. Pięknie dzwoni zegar. On jest oczywiście nakręcany, tutaj widać jest kluczyk, dwa miejsca na kluczyk, na nakręcanie i na chodzenie. Lata 50. A tutaj mamy teraz pokazane, jak on chodzi, jak wygląda podczas kiedy jest włączony, włączone jest oświetlenie. To wszystko jest z pozłacanego drewna. Piękna ozdoba na ścianie. Zegar francuski. Taki chyba najbardziej częsty, spotykany, bo jest z kandelabrami. Kandelabry są ze świecznikami czteroramiennymi. Wszystko jest w oryginale. Marmurowe. Dosyć ciężki to jest zegar. Widać zresztą,
jakie są tutaj ciężkie te podstawy. To jest kamień. Zaraz pokażę, jak on może dzwoni. Słyszymy gong. Francuz. Cztery komplety. Znaczy dwa komplety po cztery świece. Bardzo ładnie się prezentuje ten zegar z tymi kandelabrami. Przepięknie to wygląda. A tutaj istny biały kruk. Jest to sekretera z 1850 roku. Takie sekretery stały w pałacach. Bardzo rzadki Biedermeier, orzechowy, pokryty politurą. Wykończenia są z kości słoniowej. Jest to mebel skatalogowany, gdzieś tam można sobie znaleźć, że to nie jest jakiś taki jednostkowy wyrób. Jest to dokładnie opisane, co to jest za wyrób i z jakiego okresu. No on ma, tutaj mamy 150 lat, czyli 170 lat przeszło ma ten mebel, a jest w takim stanie, jakby dopiero opuścił fabrykę. Pokażę, jak ona wygląda w środku. Bardzo masywne, grube drzwiczki. Proszę zobaczyć, tu jest 10 cm litego drewna. I tu jest wtedy, powstaje taki blat. Można tutaj sobie coś schować, można sobie coś tutaj majsterkować. Można tutaj czytać, pisać, bo tu powstaje takie jakby biurko z tej sekretery, się tworzy. Tu mamy różne skrytki, schowki, szufladki. Różne tajemnice można tutaj mieć. Ale to naprawdę ten mebel ma swojego ducha. Ma swojego ducha i to go czyni niezwykłym. Te 170 lat. I to jest sekretera, nie sekretarzyk, bo ma tu jeszcze dodatkowo szuflady. Sekretarzyk miałby same nogi, a tu jeszcze mamy dodatkowo półki i to jest zupełnie inna konstrukcja. Bardzo, bardzo wyjątkowy i pięknie naprawdę wyglądający mebel z XIX wieku. Biedermeier. Tu jako ciekawostkę mogę dodać, że ten mebel jest bez gwoździa. Tu jest taka szuflada, jedna, druga, trzecia. Wszystko jest zrobione w sposób naprawdę bardzo precyzyjny i bardzo dokładny. To jest po prostu ekskluzywny mebel dla elity XIX-wiecznej. Mało kto sobie mógł coś takiego pozwolić mieć ze zwykłych zjadaczy w chleba w tamtym okresie. No, właściciele majątków, właściciele pałaców cieszyli się takimi rzeczami w tamtym okresie. Jeden z ciekawszych zegarów, jakie w ogóle powstały na świecie, to jest chyba zegar roczniak. Jest to bardzo delikatny zegar, który się nakręca raz na rok. To jest niebywały zegar. Jest to zegar, który ma przeszło 100 lat. Firma Gustav Becker, czyli niemiecka firma. Jest to zegar z porcelanową tarczą. Dosyć małą tarczą. Ale tutaj największą ciekawostką jest właśnie mechanizm, który go napędza. Jest to taki talerz wiszący na włosie z takimi ciężarkami, którymi się ustala, jak szybko on ma chodzić. Skalibrowanie tego zegarka trwa bardzo długo, z racji tego, że to chodzi bardzo wszystko powoli. Kilka dni się go kalibruje, żeby on dokładnie chodził. Ten zegar mimo swoich przeszło 100 lat, wygląda w środku naprawdę jak nowy. Tak się wszystko pięknie świeci i złoci, jakby dopiero co przyjechało z fabryki. Jak go teraz tu obracałem, to się trochę to wszystko zaczęło kołysać. Kalibracja tego zegaru, jak się okazuje, dokładnie tą literaturą się zaznajomiłem, trwa około miesiąca. To jest bardzo trudny do ustawienia zegar. Dla bardzo cierpliwych osób, no i wymagających, którzy chcą, żebym chodził dokładnie. A tutaj mamy logo firmy Gustav Becker.
GB, kotwica z koroną. Z tyłu na płytce jest to zegara. Tutaj widać, że to jest medalist. To jest medalowy zegar, który zdobył nagrody na wystawach technicznych w tamtym okresie. Być może, że to jest nawet egzemplarz pozłacany. Tutaj zaraz pokażę, jak to wygląda ta cała płytka. Tu jest ten kwadrat, gdzie się nakręca ten zegar. Tu mamy oryginalny kluczyk do tego zegara. Ten kluczyk jest dosyć ciekawy z racji tego, że użyty był dopiero 100 razy, mimo że ma 100 lat. Ale ten kluczyk ma jeszcze w sobie bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie on jest na dwa kwadraty. Z jednej strony jest kwadrat taki duży, który służy do nakręcania, a z drugiej strony jest malutki kwadracik, który służy do pokręcania właśnie tej osi tutaj do kalibracji tego zegara, bo to są takie bardzo malutkie kwadraciki. W tamtych czasach nie było innych żadnych zestawów do majsterkowania, żadnych zestawów kluczy, po prostu imbusów czy jakichś innych torksów. Wszystko musiał producent zapewnić zegara, żeby ktoś miał możliwość to w ogóle nakręcić i ustawić. Bardzo ładny zegar. Tajemnicą tego zegara, że on jest w takim pięknym stanie, jest to, że pewnie gdzieś był przechowywany w bardzo dobrych rękach przez tyle lat, ale jeszcze dodatkową jego tajemnicą, że jest w takim ładnym stanie, jest ta kopuła szklana. Dzisiaj można spotkać takie chińskie podróbki tych zegarków, ale to jest bez porównania to, co tutaj jest zrobiony, ten majstersztyk, w porównaniu z tym, co dzisiaj możemy kupić tam na bateryjkę, jakiś taki zegar a la roczniak, który tam nie ma nic wspólnego w ogóle z tą techniką, co tutaj jest zastosowana. A tak wygląda ten zegar w całej okazałości, już zamknięty, zabezpieczony. On tak jest zabezpieczony z racji tego, że tylko raz na rok się go nakręca, w związku z tym też szkło się bardzo rzadko ściąga. Ten zegar nie ma też dzwonienia. Jest to zegar niemy. Ani nie cyka, ani nie bije. Bardzo cichy zegar. Sofa wiedeńska z 1830 roku. Orzech. Biedermeier. Bardzo piękny stan. Proszę zobaczyć, w jakim stanie są nogi. Tutaj te podłokietniki, jak zdobione ręcznie. Jest to naprawdę wysokiej klasy, jak na tamte czasy. No i dzisiaj zresztą bardzo niespotykany mebel. Taka sofa wiedeńska z okresu Biedermeiera. Samo to, że 1830 rok, wtedy Polski w ogóle nie było na mapach, to jest prawie 200 lat. Niesamowite. Całość jest w politurze, jest na sprężynach, wyścielana trawą morską. Wyjątkowy egzemplarz, naprawdę bardzo rzadki mebel, w takim stanie oczywiście. Tutaj widać, jak ręcznie ktoś zrobił taki mały kwiatek. Coś wspaniałego. Coś takiego mieć w domu, to naprawdę warto zainwestować, coś takiego sobie kupić. Bo pięknie to wygląda. To nie jest to, co dzisiejsze łóżka, że dwa razy się usiądzie i się zaczyna coś trzeszczeć. To jest 200 lat. Można sobie wyobrazić, ile w historii tego mebla na niej siedziało pokoleń ludzi. Spało, siedziało, może coś jadło, nie wiadomo, co jeszcze robiło, no trudno powiedzieć. Można sobie na tym na przykład podpoczywać, a może też służyć tylko jako dekoracja salonu. Zegar linkowy. 1900 roku. Wiedeńczyk. Zegar linkowy. Bardzo specyficzne nakręcanie. Tu mamy dwie wagi. Brodę. No jak na te 120 lat, to jest stan idealny. Bardzo ładny egzemplarz. Pełnopłytowy wiedeńczyk. Z 1900 roku.
A tutaj na zakończenie jeszcze pokażę szafę. Jest to szafa czterodrzwiowa, bukowa, przedwojenna, z fornirem orzechowym. Bardzo ładny egzemplarz. Ciężka, solidna szafa, która ma w sobie naprawdę swój urok i swoje piękno. Tak zwana szafa garderobianka. U góry taki piękny jest ornament rzeźbiony. Zdobienie naprawdę wyjątkowo pięknie zrobione. Ręczna robota. A jeszcze co ciekawe, że w tej szafie nie ma takich prostych drzwi, tylko są takie falowane. Bardzo nietypowa, taka wypukła, obła konstrukcja tej szafy jest. Szafa jest bardzo duża. Bardzo ładna, piękna szafa. Przedwojenna. Produkcji zapewne niemieckiej. Matka Boska różańcowa. Bo ma różaniec. Przepiękne wykonanie. Ponad 100 lat. Nie jest to taka zwykła figura, bo po tą figurę prawdopodobnie wyruszyła pielgrzymka z jakiejś wioski i kupiła ją za zebrane pieniądze w Częstochowie. Tu na dole widać źródełko, woda płynie. Piękne zdobienie. Jak na 100 lat to świetny stan. Gdzieś musiała kogoś w domu stać, pewnie w ołtarzyku. I tutaj na dole są informacje. Częstochowa, rok 1930. I tu mamy wytwórnia figur gipsowych Kozikowski, numer 302. Bardzo znana na tamte czasy i ceniona wytwórnia figur gipsowych. Artystyczna pracownia, bo pan Kozikowski był artystą. Przepiękne wykonanie, naprawdę, tej figury. W środku figura jest pusta i jest zrobiona z gipsu. Nie ma żadnego otworu. Błękitne oczy. Pięknie kolory zachowane mimo 100 lat. A tu istny biały kruk. Co prawda jest to zegarek kieszonkowy, ale to jest zegarek z białego złota, 14-karatowego złota. Firma Gruen. Jest to szwajcarska firma, która później się przeniosła do Stanów Zjednoczonych. Współpracowała z firmą Rolex. Zegarek jest w kształcie pentagonu, jak widać. Jest to zegarek z roku 1928, czyli ma blisko 100 lat. Od ponad 100 lat można powiedzieć, że ten sekundnik tak cyka. I tutaj ciekawostka. Ten zegarek był w 1928 roku, w 1928 oczywiście, warty $500. A coin w tamtym okresie kosztował około 20-25 dolarów, czyli za ten zegarek można było kupić 20 koni. Czyli to można powiedzieć, że dzisiaj by można było kupić za niego 20 samochodów. Taka to była wartość tego zegarka. Tutaj widać, jak ten zegarek był wykonany, jakie są zdobienia tego zegarka. To był zegarek wykonany dla elit. Bardzo drogi zegarek na tamte czasy i bardzo rzadki zegarek. Można ten zegarek znaleźć gdzieś tam w internecie, skatalogowany jest. Nie jest to jakiś tam wynalazek, gdzieś jakaś podróbka, jest to oryginał. A tak wygląda ten zegarek na odwrocie. Jest takie logo. A tutaj mamy wnętrze tego zegarka. Werk tak zwany. Widać, jak to wszystko pięknie jest zrobione.
i precyzyjnie. Szwajcaria, czyli jest to zegarek wykonany w Szwajcarii. 17 kamieni. Pięknie te napisy wyglądają, naprawdę pięknie. Tu balans na środku jest ustawiany. Numer seryjny. Gruen zegar. Pięknie to widać, jak on jest ożywiony, jak te wszystkie tryby tutaj chodzą. Miło popatrzeć na coś takiego. Czas płynie. No i jeszcze takie logo na koniec tutaj, na odwrocie tej klapki. Są informacje odnośnie tego zegarka. Tutaj mamy informację o złocie, że jest to białe złoto, ekstra białe złoto. 14 karatów. A tutaj pozostawione po jakichś naprawach, po jakimś zegarmistrzu, tajne informacje odnośnie tego, co było naprawiane. To jest taka, można powiedzieć, karta gwarancyjna. A przy okazji on wiedział też, co tutaj naprawiał. Zadziwiające jest to, jak maleńki jest to druk. Czym on to napisał w ogóle? Bo to są literki, które praktycznie gołym okiem to ich prawie nie widać. Tu próbowałem ten napis pod jakimś kątem gdzieś się złapać, żeby lepiej go było widać, ale to jest naprawdę bardzo ciężko uchwycić. Co tu jest w ogóle napisane? Coś 54M, coś tam, może jakiś adres, może jakieś informacje, no trudno powiedzieć, co tu jest. Tu jest jakiś numer chyba też. Jest to bardzo... Tu jeszcze coś jest napisane, 49, 10, coś tam, może 49 rok. Jak to pomniejsze, to będzie widać, jak maleńkie to są te napisy. One są naprawdę ledwo widoczne. I są bardzo tak dyskretnie ukryte, żeby nie uszkodzić w ogóle walorów zegarka i jego wartości nie obniżyć. A tak będą pamiątki za 100 lat wyglądały po dzisiejszych czasach. Będzie ktoś mógł obejrzeć Orange Fanbox 2.0 i zegarek 16.30. Jak to pięknie wygląda.